Nie trzeba nikomu tłumaczyć, jak wsiada się do tramwaju. To jak z zakładaniem butów, coś oczywistego. A jednak okazuje się, że nie dla wszystkich. Dowodem jest nagranie z Chorzowa, gdzie jeden z pasażerów postanowił podróżować na dachu. Jakby tramwaj był sceną z filmu akcji. Materiał przygotował Paweł Jędrusik. Tak, po dachu, ale pociągu biegał główny bohater filmu Indiana Jones. A tak, podróżuje na dachu, ale tramwaju w Chorzowie jeden z mieszkańców. Na razie nie wiadomo, kto to dokładnie, bo jego personaliów jeszcze ustalić się nie udało. To wręcz ciężko w jakikolwiek sposób skomentować. Było to szaleństwo, głupota, totalny brak rozsądku. Mieliśmy okazję już przeglądać monitoring z tego tramwaju, bo wszyscy zastanawialiśmy się, w jaki sposób się ten gościu dostał na ten dach. A okazało się, że po prostu przez okno. I o ile przez chwilę można się pośmiać, to tramwajom śląskim do śmiechu wcale nie jest, bo niewiele brakło, a mężczyzna mógł zginąć. Wystarczyło, żeby dotknął trakcji, która ma około 600 V. I mimo, że mężczyzna przejechał tak kilka przystanków, nikt z pasażerów nie zareagował. O pasażerze na dachu motorniczego poinformował dopiero motorniczy z innego tramwaju. W tej chwili policjanci z Chorzowa pracują nad ustaleniem danych personalnych mężczyzny. Wstępnie mówimy tutaj o stworzeniu zagrożenia w ruchu drogowym, natomiast dopiero analiza materiałów wideo z tramwajów śląskich i z miasta pozwoli odpowiednio zakwalifikować całe zdarzenie. W tramwajach śląskich nie przypominają sobie podobnie głupich pomysłów pasażerów. Zdarzało się to, ale to już naprawdę było, można powiedzieć, dziesiątki lat temu. Mieliśmy niestety sytuację, gdzie tam jeden z dzieciaków nam na zderzaku jechał na tramwaju. Taka bezpieczna sytuacja również miała miejsce, ale na dachu przy ostatnich kilkanaście lat na pewno tego zdarzenia nie było. Podróż kaskadera amatora zakończyła się po kilku przystankach, gdy wyłączono napięcie w trakcji. Wtedy mężczyzna uciekł. Nie wiadomo, czy miał bilet, czy może jechał na gapę.